Hello there, z tej strony LEGO Hero Polska. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na przegląd magazynu LEGO Star Wars z dodatkiem bardzo limitowanego polybaga czołgobojowego Republiki. Na okładce mamy klasyczne logo LEGO Star Wars, informacje o dodatku karty oraz naszego czołgu. Jest tutaj też trochę nie do końca pasujący tematycznie do czołgu, ale szturmowiec. Cena pozostaje bez zmian, 19,99. Mamy tutaj też zaprezentowane plakaty, tutaj ten z klami całkiem fajnie się prezentuje. Klasycznie rzut oka na spis treści. Komiks pod ciekawym tytułem Triumf Vadera. Mamy też galaktyczne obrazki, czyli prace konkursowe. Mamy zaprezentowany zestaw Akcja nad Mandalore. Chyba jest to jakieś nawiązanie do figurki, którą dostajemy w następnej gazetce. Mamy też instrukcję, jak zbudować to cudo republikańskiej technologii. Mamy też drugi komiks związany z naszą zabawką, Ślizgiem na ratunek. Mamy tutaj taką całkiem fajną scenkę z kapitanem Rexem. Co jest śmieszne, że Rex ma tutaj materiałową kamę, a obok stoi klonoficer, który ma nadrukowaną. Tym razem nawet w Star Warsach dostajemy konkurs pod bardzo ciekawym tytułem Wypasionego droida. Nawet są nagrody, wow, Blue Ocean daje nagrody do Star Warsów? Dziwne. Jeśli jesteście na bieżąco z moimi postami na społeczności, to prawdopodobnie wiecie, że 11 stycznia w magazynie LEGO Star Wars otrzymamy minifigurkę dowódcy floty Mandalorian, tutaj nazwanego jako po prostu pilota Mandalorianina. Co ciekawe, tą samą figurkę dostajemy w książeczce od Amitu. Jest i on. Tak prezentuje się papierowy blister z naszym Republic Fighter Tankiem. Znajduje się tutaj też informacja, że w środku dostaniemy 44 elementy. A, i zapomniałbym o najważniejszym, czyli karcie limitowanej z Chewbacką. Tak się prezentuje zawartość blistra. To ile miało być tych klocków? 44. To sprawdzamy. 1, 2, 3... No dobra, może jest ich tutaj trochę za dużo, żeby je liczyć. Zaufajmy Blue Ocean, chociaż jeśli ktoś oglądał przegląd mojej gazetki z Batmanem, to wie, że ostatnio dostałem wadliwy produkt. Tak się prezentuje nasz niesamowity czołg bojowy Republiki. Mogę się z niego trochę śmiać, ale w przeciwieństwie do tego, co dostaliśmy miesiąc temu, czyli Starfightera Jody, on przynajmniej jest dobrze odwzorowany. Myślę, że prawie wszystko, co powinno być na tym czołgu, zostało tutaj umieszczone. Z takich najważniejszych elementów są to oczywiście te dwa boczne działka. Poza tym jednak jest też szybka, z której wyglądają piloci, znaczy wiadomo w domyśle, no bo tam żadnych pilotów nie ma, oraz jest też klapa, dzięki której mogą wyjść z tego całego czołgu. Myślę, że sama konstrukcja jest dobrze zrobiona, no i wiadomo, fajnie by to uzupełniły jakieś nadruki, no ale to konstrukcja gazetkowa za 20 zł, więc tutaj nie ma co oczekiwać cudów. Zresztą możecie ocenić to sami. A oto przed Wami TX-130. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie porównał tego oto cuda do prawdziwego czołgu, który dostaliśmy jakiś czas temu. Ta większa wersja ma tak naprawdę to, czego brakowało mi w tej mniejszej, czyli jest uzupełniona całkiem fajnymi naklejkami. Nawiązując do tego zestawu, czyli 75342 Republic Fighter Tank, to w ostatnim czasie jest on z jednym z bardziej popularnych zestawów LEGO Star Wars. Tak naprawdę od początku swojej dystrybucji był on ciężko dostępny i trzymał swoją cenę, ponieważ był ekskluzywem dostępnym tylko na LEGO Store. Kto miał trochę szczęścia, to mógł kupić ten zestaw na wyprzedaży, ponieważ LEGO wycofując go obniżyło jego cenę do 150 zł. Jeśli ktoś chciałby sobie teraz kupić taki sam czołg, to kosztuje on na Oliksie około 50 zł bez figurek, czyli tak naprawdę jest to 2,5 raza więcej niż ten malutki gazetkowy.
A jeśli ktoś za to chciałby sobie kupić taki prawdziwy Republic Fighter Tank TX-130, to w odległej galaktyce zapłaciłby około 85 tysięcy kredytów. Przynajmniej tak podaje Wikipedia. Podsumowując, uważam, że to wydanie magazynu LEGO Star Wars i tak jest o wiele lepsze od tego, co dostawaliśmy miesiąc temu, czyli statku Jody, no bo wiem, że cały czas na niego gadam, no ale był on po prostu bardzo źle wykonany, bardzo słabo odwzorowany. No a tutaj dostajemy całkiem fajny czołg, no ale wiadomo, nie jest to, na co wszyscy liczą, czyli minifigurka. Za to dostaniemy już w następnym magazynie, będzie to dowódca floty Mandalorian. Tylko trochę dziwne, że znowu Blue Ocean wrzuca do magazynu tą samą figurkę, którą dostaniemy taniej w książeczce od Amitu. Napiszcie koniecznie, co o tym uważacie i czy kupujecie gazetkę w styczniu, czy jeszcze trochę poczekacie na wersję od Amitu. Ja się już z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie. You're a good soldier, Rex.